Diabeł Tasmański, Mańkowski! Pojedynek o pas mistrza Federacji KSW w kategorii 77 kg. Walka jest zakontraktowana na 5 rund po 5 minut. Sędzia Tomasz Bronder. Soldic zdecydowanie wyższy od Mańkowskiego, no ale kiedy jakiś rywal był niższy? Do tego Mańkuc z bardzo silnymi lewą ręką i nogą, ale Polak jest zawodnikiem wszechstronniejszym, starszym, bardziej doświadczonym i walczącym do tej pory z lepszymi przeciwnikami. Nakręcony od kilku dni Borys Mańkowski nie mógł doczekać się tej chwili, kiedy wyjdzie do klatki, aby ponownie rywalizować się. O tak, przewaga gabarytu tutaj bezdyskusyjna, ale czy to jest jakiś problem dla tego poznańskiego, tasmańskiego diabła? Oczywiście, trzeba uważać na nokautujący cios, na bardzo mocne lewe kopnięcie tą zakroczną nogą. Natomiast Mańkowski o tym przecież doskonale wie, mimo że rywal zmienił się 10 dni przed tą galą, bo Roberto Soldic zastąpił Duplessisa. A szuka tego długiego lewego prostego Roberto Soldic, na to będzie musiał, a mistrz wagi półśredniej uważać. No i uważa, ciągle dystansuje, ucieka przed tym lewym prostym. Czy ucieknie także przed bardzo mocnym kopnięciem? Bez wątpienia Soldic będzie starał się zaprząc również nogi do tej destrukcyjnej pracy. Obijanie lukikami wykrocznej nogi rywala? Dobry pomysł. No i cały czas taka sprężynka, a w nogach Borysa. Jest przygotowany Mańkowski na te wysokie kopnięcia. Tam jak na razie w odpowiednim momencie idzie blok, wyciągnięta ręka. Ciekawy jestem, kiedy Borys zdecyduje się, aby zaprosić swojego rywala do parteru i gdzie w ogóle jest taki plan. Nie jest tajemnicą, że Chorwat to zawodnik przede wszystkim sportów uderzanych. A że na tle tej bazy zapaśniczej Borysa i parteru, jakim dysponuje Poznaniak, jest zawodnikiem słabszym. Ale to trzeba jeszcze udowodnić i najpierw trzeba złamać ten dystans. A konsekwentnie tym długim lewym prostym Roberto Soldic na razie dobrze ustawia sobie Mańkowskiego. A ja myślę, że w zamyśle Poznaniaka jest to, żeby przyzwyczaić Soldicza właśnie do tych uderzeń, które nie spotykają się z kontrakcją ze strony Mańkowskiego, a zaatakować dopiero później, kiedy on będzie trochę uśpiony. O właśnie, high kick soczysty, od razu poprawione dwa proste. Szybki. Bardzo. Musi uważać Mańkowski, naprawdę. No i musi uważać także na ataki prawą ręką. Ta prawa ręka musi trafił, być w głowie. Trafił i to naprawdę bardzo mocno wbił. A lewy piszczel pod prawy łokieć, a więc ta wątroba troszeczkę szarpnięta. Pewny swoich umiejętności Chorwat urodzony w Bośni. I znów stara się uderzyć tą lewą ręką. Już w tej chwili mówi się o nim, że to taki następca Mirko Filipowicza. Bo Mańku, bo mocna lewa ręka, bo mocne kopnięcie lewą nogą. Ale na porównanie z legendą trzeba zasłużyć. Znów hak pod prawy łokieć Mańkowskiego. I lewy sierp także doszedł do głowy Polaka. Ma problemy na razie z tymi mocnymi ciosami Chorwata Borys Mańkowski. Dobrze ustawia tym długim lewym prostym sobie Soldic Borysa. Trzeba coś zmienić, trzeba zmienić tempo tego pojedynku. Jeżeli przegrywa się stójkę, trzeba przenieść walkę w inną płaszczyznę. I znów skrzywił się Mańkowski, bo łokieć wbity w wątrobę, middle kick, także w to samo miejsce. Konsekwentny jest Roberto Soldic, jak na razie ten plan wymyślony przez jego trenerów fantastycznie realizuje.
trafił i zachwiał się Mańkowski. Spojrzał na matę, pokazał, że zachwiał się przez jakieś pośliźnięcie, ale to też na pewno konsekwencja tego kolejnego lewego prostego, którym sądzić poczęstował Borysa Mańkowskiego. Bo czekam na przeniesienie walki do parteru, bo do stójka na razie na korzyść Roberto Sołdicza. Nie da się ukryć, że to jego ciosy są celniejsze, to jego kopnięcia wyrządzają więcej krzywdy rywalowi. Borys odpowiada tymi niskimi kopnięciami, ale chcemy czegoś więcej. Boli ta wątroba i na to musi uważać, nie wdawać się w bijatykę z tak mocnym strajkerem. I tak jest! Puśćcie po nogi, ale ten kapitan! W tej chwili unika tego obalenia. W tej rundzie fenomenalnie walczy Roberto Sołdicz. Ma swój plan, realizuje go świetnie. Jest szybki, jest mocny, jest silny i jest uważny. Jest świadomy tego, że ten middle kick, te kopnięcia w wątrobę robią robotę, bo za każdym razem, kiedy tylko nawet blok przyjmuje kolejne kopnięcie twojego rywala Mańkowski, to krzywi się, bo tam ból jest naprawdę potworny. Jeszcze widowiskowa obrotówka na koniec. No! Zastępstwo, że daj Panie Boże. Nie można się Sołdiczem bić. Trzeba przenieść tę walkę do parteru. Zdecydowanie. Ale każda runda zaczyna się w stójce. Nawet przez gardę. Jak mocno. Dopiero druga runda. A ponieważ jest to pojedynek mistrzowski, tych rund może być 5. A kopnięcia w tłów Roberto Sołdicza w rundzie pierwszej zabrały na pewno wiele tlenu. A Mańkowskiego. Ale tam zapas charakteru jest jeszcze większy niż tlen w płucach, także o ten aspekt myślę, że jesteśmy spokojni. Zobaczymy, czy będzie zmiana taktyki drastyczna. Czy od początku będzie Borys szukał gdzieś sprowadzenia walki do parteru, może troszeczkę więcej klinczu, aby wykorzystać tę bazę zapaśniczą. Oczywiście Sołdicz będzie starał się dalej prowadzić ten pojedynek w taki sposób, w jaki robił to w pierwszej rundzie. A więc zajmować centrum klatki. Chociaż on w tej chwili może również jest wreszcie ten parter. Czy to było sprowokowane przez Borysa? Zachwiał się bardziej Borys. Teraz proszę, jaka ekwilibrystyka. Gumowa garda, dobry klincz, a to jest pozycja, z której naprawdę z pleców można wyrzeźbić dużo. Chciałbym przypomnieć tylko, że właśnie w ten sposób, trójkątem nogami, oczywiście jeszcze daleko do trójkąta, ale jeden błąd Chorwata i może spokojnie ten trójkąt skoczyć. Właśnie w ten sposób zdobył mistrzowski pas, pokonując Asłana Asajdowa. Rozbity i to bardzo mocno nos Mańkowskiego. Bardzo potrzebny będzie w tej chwili Mańkowskiemu doping publiczności. Coś, co doda wiary w to, że ta walka nie musi być przegrana, dlatego że w tej chwili regularnie jest obijany przez Sołdicza, który myślę, że nie tylko potwierdza te wszystkie komplementy, które padały pod jego adresem. Nie, on jest lepszy niż sława o nim. Bardzo uważny. Bardzo skoncentrowany, wykorzystujący zasięg, punktujący bezlitośnie, a przy tym sprawiający ból Mańkowskiemu. Obserwuję naprawdę z wielkim zaciekawieniem. To jest taki pojedynek, że za chwilkę jedno kopnięcie, jeden cios może zakończyć tę walkę bez zbędnego dobijania. Bardzo mocne ciosy, kolejny w tłów. Kłopoty i to naprawdę potworne kłopoty Mańkowskiego w tym pojedynku. Bezlitosny jest dla niego Robocop z Chorwacji. Czuje krew, widzi krew i w tej chwili zamyka Mańkowskiego. Bezlitośnie go bija, dewastuje jego obronę. Po raz kolejny tym middle kickiem bija łokieć w wątrobę. I znów zbliży się, znów osaczy, znów ta lewa ręka, której ma rzeczywiście kowadło. Tak jakby w tej maleńkiej rękawicy zaciśnięty był kawał żelaza.
jest niedobrze, jeżeli chodzi o mistrza w kategorii półśredniej, bo nowym mistrzem może za chwilę zostać Roberto Soldic. Nikt nie spodziewał się takiego obrotu sprawy, że tak wysoko zawiesi poprzeczkę i tak bezlitośnie będzie znęcał się nad Borysem Mańkowskim Roberto Soldic. Ale jeszcze każdy cios taki dobijany. Tak, trzeba próbować wejścia w nogi, ale na to Chorwat był przygotowany. Będzie ponowienie. Taka patowa w tej chwili trochę sytuacja, jest uchwyt za jedną rogę, jest zapięta klamra, ale odrzutem oczywiście Soldic to rozerwa. Najtrudniejsza próba w karierze Borysa Mańkowskiego. Lewy sierpowy kolejny, celowany w wątrobę aktualnego mistrza, wciąż aktualnego. Państwo widzą, jak prawa strona pod ręką Mańkowskiego zmieniła kolor. Oj, złapany na prawy sierpowy. Nurkuje teraz po nogi swojego rywala Mańkowski. Ale sprytna obrona Chorwata. Po raz kolejny kapitalnie odrzucony biodra. Idealny sprawl i kłopoty, niekończące się kłopoty Mańkowskiego w tym pojedynku. Jeszcze ponad minuta do zakończenia tego starcia. Soldic jest na górze. Gumowa garda Mańkowskiego. Ale to jest w tej chwili już tylko i wyłącznie taka ogromna pozycja, która nie pozwala Soldiczowi podnieść. On podniesie i znów będzie starał się bić głowę Borysa Matę. Sprytnie przyklejony, nie pozostaje miejsca tutaj, aby podebrać rękę. Albo zrobić dystans na przełożenie tej nogi. Próba, nie wiem, czy omoplatę, czy trójkąta. Konsekwentnie każdą sekundę takiego luzu, kiedy te nogi opuszcza z powrotem Borys na w okolice bioder, aby zamknąć gardę. A gdzieś próbuje odpalić jakiś mocny cios. Nie wiem, czy tu jest jeszcze jakiś pomysł na ten pojedynek. Na razie jest to tylko i wyłącznie walka o przetrwanie. O to, aby dotrwać do tego gongu na zakończenie drugiego starcia. 18 sekund. Klasa sportowa Borysa jest niepodważalna i w każdej chwili będzie bardzo groźny dla swojego przeciwnika, ale dzisiaj Roberto Soldic na razie ogrywa Borysa Mańkowskiego i to bardzo boleśnie dla niego. Dwie rundy zdecydowanie dla Chorwata. Widać, jak mocne to są ciosy, a jednocześnie Roberto Soldic wcale nie poluje tylko i wyłącznie na uderzenie w głowę. On pamięta o tych odbierających oddech, wytrzymałość i kondycję ciosach w tułów. To prawda. Trudne momenty dla aktualnego mistrza półśredniej Borysa Mańkowskiego. Zobaczymy, czy trzecia runda przyniesie jakiekolwiek zmiany. Gotowy Roberto Soldic, wciąż na krzesełku Borys Mańkowski. Trzeba coś zmienić. Obcierany, porozbijany. Ale czy jest w stanie obalić swojego rywala i być z góry? Bo to, że jest na plecach, to wcale nie zmniejsza jego zagrożenia w tej walce. Runda numer 3. Po 10 minutach i dwóch starciach bezsprzecznie na punkty prowadzi Roberto Soldic. Zmęczony, porozbijany, troszeczkę z taką miną rezygnacji Borys Mańkowski, ale trzeba się zabrać do roboty, jeżeli myśli, aby ten pas został w Poznaniu, ale potwornie, potwornie katowany wręcz jest Borys Mańkowski. No teraz zaryzykował takimi nożycami, a chciał wskoczyć, próbując ewentualnie jakiejkolwiek dźwignie nogi, ale daleko poza celem. Skręca się. Niemniej jednak widzą Państwo, ten chłopak ma zaledwie 22 lata. A w jaki sposób walczy? Jak to wyrozumowany sposób? Nie, nie, to się udać nie mogło. Porezerwał pozycję Roberto Soldic, zrywając również próbę ataku.
Kręca się po nogę i szybciutko podnosi pozycję, wyrywając ją Roberto Soldić. Na razie Chorwat jest bezbłędny. I ciągle stara się atakować to miejsce pod prawym łokciem Mańkowskiego, osłabiając Polaka. Oj, spadając, zainkasował jeszcze kolejny middle kick Borys Mańkowski. To dobrze, że to było na amortyzacji, dlatego że już mogło skończyć się bardzo źle. Festiwal bólu funduje aktualnemu mistrzowi Roberto Soldić. I to na święto. Porozbijany, poobcierany, bez możliwości poddania rywala z pleców. Jeżeli za chwilę Soldić podniesie pozycję, to znów te piekielne ciosy spadną na głowę Borysa Mańkowskiego. Czy tu w ogóle, jak oglądamy ten pojedynek, widzisz w ogóle jakąkolwiek możliwość dla Borysa Mańkowskiego? Nie masz chyba żadnej rady, którą można by mu dać. Zdecydowanie nie. Czowajcha z charakteru podniósł pozycję, wkręcił się po dźwignię skrętną na kolano Mańkowski, ale wiedział dokładnie Roberto Soldić, że kolano poza linią bioder, tylko kwestia jednego szarpnięcia, małego szarpnięcia, aby to nogę uwolnić. Poprawia co prawda jeszcze uchwyty. Borys Mańkowski musi być wyżej. Jest silny, jest mocniejszy. Ma chyba większą wiarę w zwycięstwo niż Borys Mańkowski. Znów jest na górze. I znów te ciosy będą spadać na głowę aktualnego mistrza Federacji KSW. Jeszcze przez, kto wie, 130 sekund. Kilka młotków i podniesienie pozycji, ale nie chce wypuszczać z parteru swojego przeciwnika Roberto Soldić, a kolejny raz zasypując Mańkowskiego gradem ciosów. Czuje się bardzo mocno, bo jeszcze w pierwszym meczu wstawałby. To bardzo odpowiada Soldiczowi. Prowadzi w tej walce, jest z góry. Mocne łokcie, porozcinany, pokrwawiony, obolały Borys Mańkowski. Kolejne łokcie, bardzo mocne. Mam wrażenie, że już półświadomy ze zmęczenia i bólu jest Borys Mańkowski. A nie zamierza zwalniać tempa Roberto Soldić. Widzimy, jak zafrasowana twarz między innymi Mateusza Gabrota. Jest Tomek Kondraciuk również w narożniku. Oni też powoli tracą wiarę. Oczywiście w każdej walce może zdarzyć się coś nieprzewidzianego, ale jeżeli zdarzyłoby się w tej walce, to byłby to absolutnie powrót za światów. Potwornie mocno. Jeden za drugim, ciosy młotkowe, łokcie. Pastwi się wręcz Roberto Soldić nad, jeszcze powtarzamy, jeszcze aktualnym mistrzem KSW w kategorii półśredniej. Po raz kolejny próba zerwania dopingu, a w katowickim spotku. Czasami doping działa cuda, ale tu chyba już żadnego cudu nie będzie. Nieprzytomny jest, naprawdę taki na pół świadomości jest Borys Mańkowski, przyjmując kolejne łokcie. Zamknięte oczy, to wiele naprawdę już tłumaczy. A za chwilkę koniec egzekucji w rundzie trzeciej. A zła wiadomość dla Mańkowskiego jest taka, że są jeszcze dwie następne rundy. To nie było przerwanie walki, to był sygnał na zakończenie rundy. Ja nie wiem, czy Borys Mańkowski powinien kontynuować ten pojedynek. Narożnik go powinien. Powinien poddać się. Borys sam się nie podda. Powinien zrobić to narożnik. Borys nie jest świadomy tego, co się wokół niego dzieje. On myślę, że myśli, że już jest po pojedynku. Nie, przerwijmy tą walkę, bo to nie ma naprawdę sensu. Roberto Soldić pozamiatał dzisiaj w walce wieczoru i ten pojedynek nie powinien być kontynuowany w rundzie czwartej. Zdrowie zawodnika jest ważniejsze. Tak, w tym narożniku jest Mateusz Gamrot. Czy on podejmie tę decyzję? Tak, podjął już. Nie będzie następnej rundy. Roberto Soldić, człowiek, który zrobił więcej niż jego sława, która przybyła do Polski, jest mistrzem Federacji KSW w kategorii półśredniej.
po walce, która przejdzie do historii. No i wyskoczył tam Adodrikusa, który miał się bić. A z Borysem już to kolejny pojedynek. Zostawmy panowie, że dzisiaj emocji było aż za nadto tych pozasportowych. Porozbijany Borys Mańkowski. A kogoś my tam widzimy? Hector Lombard. Kiedyś kubański judoka, który został gdzieś tam w Australii. Później człowiek, który zdaje się miał rekord Bellatora, jeżeli chodzi o znokautowanie rywala. A tym rywalem był jeszcze lepiej znany z Kevin. Dokładnie Silva. Ten! No właśnie. Dokładnie ten Jay Silva. Świetna robota, tak jest. Good job. To jedyne, co można powiedzieć o tym, co zrobił dzisiaj Roberto Soldic. W kapitalnym stylu zdetronizował Borysa Mańkowskiego. Może zostać nowym Krokopem? Ma 20 jak patrzę, lata. Nie, ale jak patrzę na przekrój umiejętności Soldicza, to on już jest wyżej troszeczkę niż Mikro Krokop, który jednak był takim kickboxerem do końca. On się nauczył unikania obaleń. Trochę ten swój kickboxing dostosował do zasad MMA, ale Soldic jest zawodnikiem, o którym na pewno będzie głośno. Już jest głośno. Roberto Soldic, nowy mistrz, półciężki KSW. Powiem ci tak, jakbym typował przed tą galą, to nic nie wygrał prawie. Ja myślę, że nie ma chyba tutaj takiej osoby, która trafiła wszystkie wyniki. No ja budowałem konsekwentnie. To jest piękno tego sportu, naprawdę, że jest tak nieprzewidywalny i myślę, że za to fani MMA kochają właśnie tę dyscyplinę. Strasznie porozmieniany i poraniony ustępujący mistrz federacji Borys Mańkowski, Tomasz Brondę, wzywa w tej chwili obu zawodników. Dla Soldicza to najwspanialszy dzień. To prezent, ale tak, to jest prezent, który zrobił sobie sam. On go sobie kupił, najpierw wybrał, później kupił, a teraz już ma. Piekielnie porozbijany Borys Mańkowski przyjął a tyle ciosów. Zresztą a Mati Borek właśnie to przed chwilą nam powiedzmy powiedział kreską. W życiu panie nie przyjął we wszystkich swoich walkach tyle co dzisiaj. Trwała 3 rundy z zaplanowanych 5. Ladies and gentlemen, the winner and you KSW Welterweight Champion, the RoboCop. Roberto Soldic! Pas dla nowego mistrza Federacji KSW wręczył wiceminister sportu i turystyki Jarosław Stawiarski w towarzystwie dyrektora do spraw sportu w telewizji Polsat Mariana Kmity. Ale z zainteresowaniem będziemy czekać na każdą następną walkę Roberto Soldicza. Myślisz, że długo? Nie, szybciutko trzeba go z powrotem wprowadzić do klatki KSW. Kapitalna forma, kapitalna dyspozycja i to naprawdę przerażający goście w tym, co zrobił dzisiaj z Borysem Mańkowskim. Patrzmy na tego zawodnika. Wziął walkę w zastępstwie 10 dni temu. A jednak we wspaniały sposób zdobył mistrzowski pas, który w tej chwili jest na jego biodrach. No i zdaje się, że dowiemy się za chwilę, w jaki sposób doszło do tego, że zaprezentował tak rewelacyjną formę i klasę tu w katowickim Spodku. W
Proszę Państwa, ze mną nowy mistrz Federacji KSW kategorii półśredniej, Chorwat Roberto Soldić. Great night for Croatia, great night for you. I think unbelievable performance. So you showed us the very good skills. Big power, great right hand, great left hand. Also, you know, beautiful defending before takedowns. Yeah, it's my work, you know. I believe in my... Thank you. Thank you. Congratulations, Roberto. He's really tough. Thank you. He's the future. Respect for this guy. I love this guy. Thank you very much. That was really tough. That fight... Po polsku może być. No, właśnie. Myślę, że to była moja najcięższa walka. Roberto bardzo dobrze wyczuwał stójkę. Bardzo dobrze uderza, bardzo mocno. I bardzo dobrze broni. He's really good fighter. Thank you. Dzięki, Boris. Dzięki za wiele walk i wracasz za chwilę. Dziękuję. I to jest prawdziwy sport. Mimo, że zrobił mi krzywdę chłopak, to sobie potrafię podziękować. Thank you for this fight, Roberto. Boris said. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Boris said it was great fight and also after, you know, you have him. But it's like sport attitude. Yes. I love this guy, you know. I know this guy when I was young. He fight with Taisumo, Mehmet Khalido, everyone good fighter, you know. Good opponents. Jane McGuire also. And I want to say I'm not full preparation, you know. I'm like... It was last minute offer. Yeah, 10 hours, 10 days. And I want to say... If I could 100 specific on this guy or anyone, I beat maximum second round, you know. Proszę Państwa, nowy mistrz Federacji KSW mówi o tym, że po pierwsze bardzo respektuje Borysa Mańkowskiego, śledził jego karierę, oglądał mnóstwo jego walk, natomiast no, też potwierdza to, że w zasadzie 10 dni to był ten czas, w którym przygotowywał się do tego pojedynku. Jest przekonany, że gdyby miał normalne przygotowania pod Borysa Mańkowskiego, to absolutnie ta walka nie wyszłaby poza drugą rundę. Everything was perfect tonight. Thank you. This is my life, you know. I train every day, two times a day hard. I want to fight anyone, anywhere. Doesn't matter place, you know. I won last fight also in Cage Warriors. Good guys, FFC champion. Superior champion, SMAC champion, SBC champion, KSV champion. What next? For me next, I think this guy. What happened after the fight? Yeah. Why you decided to go downstairs? Because, you know, I respect him also. But he say I'm injured, no fight. And now he come here for look, you know. And I respect this guy, he's champion South Africa. It's not easy fighter, big, you know. Middleweight champion, welterweight champion. I want to fight only good guys. He is also a good guy, big star in South Africa. I want to say... Let me translate, okay? Zapytałem tutaj Roberto o generalnie plan walki, bo wszystko wykonał, wydawało się perfekcyjne. Powiedział, wstaję każdego dnia, idę do gymu, chcę się mierzyć z najlepszymi i Borysa postrzegałem w kategorii najlepszych przeciwników. Mam też wielkie doświadczenie z innych federacji, z innych organizacji. Tam również udawało mi się z uznanymi zawodnikami wygrywać. Potem zapytałem o takie zachowanie Roberto, bo on jednak po walce wyszedł z klatki, zbiegł, doszło do lekkiej przepychanki tutaj z Drykusem. No, w zasadzie nie umieliśmy tego wytłumaczyć. Powiedział, nie wiem, no tam coś pokazywał mu zawodnik z Republiki Południowej Afryki, który pierwotnie miał być rywalem Borysa Mańkowskiego. Natomiast też go respektuje, bo zdaje sobie sprawę, że on był mistrzem kategorii półśredniej, mistrzem kategorii średniej innych organizacji, jest duży i zdaje sobie sprawę, że to może być jego następny przeciwnik. So, starting from tonight, we have the new welterweight champion of KSW, so probably you will be the next opponent in his first defense. Yeah, I just want to say congratulations to Roberto. He put up an amazing fight, you know, taking the fight on short notice. No, that's exactly how this game works, you know. A short notice fight is the most dangerous fight there is, and I've had some of those as well. And, you know, he should enjoy the belt while he has it now. It won't be his for too long. I don't know when the fight will be, but, you know, I do collect belts, and that will be the next belt that I collect.
Słyszeliśmy Drikusa. No oczywiście respektuję postawę dzisiaj Roberto. Mówi, czasami to przeszkadza, czasami to jest pomocne. Człowiek jednak w ostatniej chwili kontraktuje pojedynek, bo też nie ma czasu rywal, żeby się nauczyć tego przeciwnika. Natomiast no, mówi, niech się cieszy w tej chwili tym pasem, bo jest takie prawdopodobieństwo, że ten pas za długo na biodrach jego rywala nie będzie, ponieważ no, on tutaj nie decyduje, ale chciałby się zmierzyć z Roberto. Ma wiele pasów w swojej karierze i chce, żeby to był jego następny pas. What happened? Did you say something to him that he decided to, you know, to go downstairs? You know, usually it's not the champions that come and call out the contenders. It's the other way around. So I guess he already sees me as the champion. Ja zapytałem, co się takiego wydarzyło, że siedząc w pierwszym rzędzie, tutaj oglądaliśmy sytuację, Roberto zbiega, dochodzi do lekkiej przepychanki. On mówi, zwykle to wygląda tak, że to challenger, że to pretendent wbiega i ewentualnie stara się sprowokować mistrza. Skoro on tak zrobił, to znaczy, że on w mojej osobie, we mnie widzi następnego, szybkiego i przyszłego mistrza Federacji KSW. So probably next fight, maybe face off? To się może wydarzyć. Decydować oczywiście będą promotorzy. No more fights for tonight. Thank you guys. Congratulations. And Merry Christmas. I want to say everyone a Merry Christmas, Happy New Year. Enjoy life. Love, much love. I want to thank guys who give me opportunity for a fight. And you enjoy the show. Yeah, enjoy. Gratulacje dla wszystkich. Dziękuję Państwu, że Państwo przybyliście. Życzę wesołych świąt, życzę dobrego roku, miłości więcej. Tutaj powiedział Roberto i absolutnie już dzisiaj bez następnych walk, bo działo się, proszę Państwa, dzisiaj w Katowicach. Kłaniamy się. Łatwo nie było, ale doszliśmy do końca.